godziną później. Klipy, które zobaczycie za chwilę, miały miejsce kilka dni temu lub też tygodni temu. Niestety goni nas czas i po prostu ja się nie wyrabiam z montowaniem vloga, a jeszcze działam z innymi sprawami. Dzisiaj mamy środę, pogoda znowu nie dopisuje. Środa, godzina 17.21. Tak, mamy 17.21. Tutaj właśnie to wsiątanie, które możecie usłyszeć, to właśnie próbujemy złożyć biurko, które do mnie dotarło. I jeżeli uda nam się złożyć, to pokażę wam efekt końcowy. Także i tutaj obok mnie jest centrum dowodzenia składania biurka. I co? Impulsy dołączyli, czy nie? Nie, impulsy trzeba będzie. Czy to są do skręcenia? To wszystko na krzyżaka jest. Na krzyżaka, czyli jednak to nie są te, co myślimy? Nie. Więc biureczko szybko i łatwo będzie złożone. Ja czytałam właśnie opinię, że jest bardzo proste w montażu. Także jakbyście chcieli, podlinkuję wam aukcję tego biurka. A to wszystkie będą, czyli B to są krótsze. A. No widzicie, dzieje się, czekajcie. No i tak oto to wygląda. Tutaj główkujemy. Nie ma co główkować, instrukcja jest prosta jak konstrukcja cepa. Aha, no widzicie, czyli wszystko się zgadza. Tak jak w komentarzach ludzie napisali, jest łatwy w montażu. Także zobaczymy. Ale powiem wam, że pod kolor tutaj będzie pasowało. Myślałam, że będzie ciemniejsze. A jednak w porządku, nie? Dobra, i biurko się prezentuje w ten sposób. Powiem wam, że jest super. Ja już siedziałam przy nim. Wydawało mi się na akcji, że jest ciemniejsze, ale narzeczony mówił, że jest bardziej jaśniejsze, no nie? Jest takie samo jak na zdjęciu, to jest orzech. No i jak możecie zobaczyć tutaj, to jest taki, jak właśnie narzeczony powiedział, orzech. Nawet współgra prawie że idealnie ze stolikiem, z podłogą. No i ja tutaj właśnie planuję takie kolory w salonie brązowe z domieszką czarnego. No i nawet idealnie tutaj łóżko się rozłoży, także no, dla mnie bomba, a dla ciebie? No, idealo. Idealo, jeszcze zobaczymy jak się będzie grało, użytkowało, także super. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was na weekend. Słuchajcie, kupiłam sobie lakier do paznokci, pomalowałam na czerwono, jak myślicie? I mamy gościa! Chodźcie, ze mną to wam pokażę. Ja jak zwykle totalnie nie ogar, bo robię porządki, jak co sobotę. I zaraz zobaczymy gościa. A tutaj mamy naszego gościa, tak? To jest Dapuś. Idziemy zaraz na spacer. Więc widzicie, Dapi jest ładnie ogolony i chyba interesują go moje kapcie umoszone. Tak, słodziaku, Dapusiu. No nie wiem, czy mi tu ostrość wyłapie. To jest numer... O! 114 Sexy Lady, także my się zbieramy. I widzimy się później. Dzień dobry, witam was w niedzielę. Mamy już popołudnie. Jest bardzo piękna pogoda. I my jak zwykle co niedzielę idziemy na spacerek. Ja sobie biorę, zaraz wam pokażę. Dzisiaj rekreacyjnie idziemy w końcu na kinki. Sobie pochodzić, żeby rozbudzić się przed jutrzejszym dniem pracy,
żeby się przewietrzyć, póki jest pogoda. No nie? Tak jest. Także idziemy sobie po osiedlu, pochodzimy, połazimy i tak spędzimy niedzielę. Dzień dobry, witam was rana. Mamy poniedziałek. Lekko po 9. Ja już nie wstaję rano na staż. No niestety tym razem się nie udało z przedłużeniem umowy, ale ja się nie poddaję. Będę walczyła dalej. I słuchajcie, ostatnio obserwowałam pogodę w mojej Polsce. Pada śnieg i nawet na 1 kwietnia padał śnieg. I powiem wam, że ja myślałam, że to jakiś żart, serio. Ale teraz narzeczony wychodząc do pracy powiedział, że pada śnieg z deszczem. Serio? Jak wydawało mi się, że będzie już piękne, idealne ciepełko, co to się dzieje? Miałam małe zakupy na Allegronie, tylko świąteczne, prezentowe, imieninowo urodzinowe, ale i też postanowiłam sobie kupić małe, nie tyle co pierdoły, ale gadżet. A mianowicie jest to ta bransoletka do Smart Banda. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. No jest to mała rzecz, a cieszy i bardzo jestem z niej zadowolona. No i słuchajcie, zegarek otrzymał nowe życie. Wygląda pięknie, jestem na nowo w nim zakochana, także polecam. Jeżeli byście chcieli, to naprawdę aukcję wam podlinkuję. Świetna sprawa. No i witam was później. Tak jak wspomniałam, klipy, które zobaczycie wcześniej, są z tygodnia. One są takie trochę rozległe między sobą. Ale mam nadzieję, że się spodoba wam taki vlog. Będzie się miło oglądać. My już tutaj biurko użytkujemy. Jesteśmy z niego zadowoleni. Spełnia nasze oczekiwanie. Także życzę wam miłego wieczoru, dnia, o którejkolwiek godzinie to oglądacie. My sobie tutaj będziemy teraz jak zawsze odpoczywać. Tak? Tak. Taki nasz środowy wieczór. No i do następnego vloga.